Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Praca naszej Izby, jak wskazują na to przepisy, poddana została weryfikacji przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałą z dnia 29 listopada bieżącego roku ten do uchwalonej ustawy raczył wnieść 8 poprawek, uważając zapewne, że nadadzą one dodatkowe wartości przedłożeniu sejmowemu. Komisja Spraw Wewnętrznych na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2012 roku po analizie i dyskusji oceniła i zarekomendowała pozytywne przyjęcie jedynie 4 poprawek. Jako zasadną uznano przyjęcie poprawki numer 2, gdzie zasadnie wyrazy osoba może dokonać zastąpiono wyrazami można dokonać, a także w przepisie artykułu 15, a w ustępie 3 uszczegółowiona i uczytelniona został zapis, iż chodzi o osobę meldującą się. Poprawka numer 4 dostosowuje treść przepisu karnego do odpowiedniego przepisu nowej ustawy o dowodach osobistych. Na uznanie zasługuje treść zaproponowanej poprawki numer 7. Poprawka ta dotyczy artykułu 2 ustęp 1 ustawy o dowodach osobistych, a ustawa ta ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku jako zupełnie nowa ustawa, jednakże dokonane w okresie vacatio legis zmiany polegające głównie na uchyleniu szeregu jednostek redakcyjnych spowodują, że w artykule 2 ustęp 1 z 16 zawartych punktów uchylonych zostanie aż 9. Dodatkowo za zbędne uznano utrzymanie w mocy definicji podmiotu publicznego jako zbędnej. Za słuszny uznano zaproponowany przez Senat zapis w artykule 79 o odpowiedzialności karnej, a dodany on został przepisem punkt 16a. Za niecelowe komisja uznała poprawki Senatu numer 1, 3, 5 i 6. W tym stanie rzeczy mój klub Polskiego Stronnictwa Ludowego opowie się za przyjęciem sprawozdania Komisji Spraw Wewnętrznych. Dziękuję bardzo.